Wieża w Muzeum Śląskim zamknięta do odwołania. Ze względów bezpieczeństwa trzeba było ogrodzić teren dookoła jednej z atrakcji na terenie po byłej kopalni Katowice. Od dłuższego czasu zwiedzający nie mogą podziwiać panoramy miasta z wysokości około 40 metrów. Jak widać, stoi i nic z niej nie spada, jest w dobrym stanie, ale ekspertyzy pokazały, że część nitów, wielonitowanych elementów przekracza normy. No i musieliśmy podjąć taką decyzję o ogrodzeniu, zamknięciu wieży na początku, a potem ogrodzeniu. No i w pierwszej części myślimy i rozpoczynamy taki remont tej części głównej tarasowej. Kryzys muzeum chce przekuć w późniejszy sukces, między innymi poprzez doposażenie wieży. Brakuje przynajmniej tak nawet dla mnie lunet takich, które pozwoliłyby nam obserwować całe miasto. No jest to przepiękny punkt widokowy. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie modernizacji z rządowego programu odbudowy zabytków. Remont wieży ma się rozpocząć w czerwcu. Prace nie mają potrwać długo, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt powinien być ponownie dostępny już w lipcu.